Cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie i zapraszam na kontynuację serii Zagrajmy w Armored Core 6. Z tej strony oczywiście Demon Diaz i zanim ruszymy do punktu kontrolnego i znowu zmierzymy się z bossem, chciałem wejść do zakładki montażowej. I tutaj dokonamy zmiany, ponieważ mam karabin laserowy, tutaj jest karabin linearny, szturmowy. Tutaj mamy ostrze pulsowe, granatnik, ostrze pulsowe są ogólnie ustawione, broń prawego barku, wyrzutnia rakiet plazmowych, pionowa wyrzutnia rakiet, dobra, dane AC, kurde, jest problem, bo musiałbym wyjść z misji teraz, aby ustawić sobie karabiny pulsacyjne i powiem szczerze, nie chcę mi się tego totalnie robić, żeby teraz wychodzić i wszystko zaczynać od początku, więc sami widzicie, chyba spróbuję po prostu z tym, co mamy. Tak mi się wydaje, tu mamy największą moc obalającą, jeżeli chodzi o broń. Tutaj mógłby być granatnik. Może warto byłoby z tym spróbować, tylko że będę przeciążony. Nie, nie będę przeciążony. Dobra, spróbujmy z granatnikiem. Tutaj zostawimy wyrzutnię. Tu również ta może zostać. Jeżeli chodzi o głowę, mamy najlepszy możliwy pancerz tutaj również. Tu może być znacznie lepiej, jeżeli chodzi o moc i o obronę przed atakami. Nie będziemy nadal przeciążeni. To jest generalnie naprawdę jak najbardziej na plus. Możemy zostać w ten sposób. Tu niech będzie co jest. Tutaj również. Dobra. Wydaje mi się, że wszystko mamy w porządku. Znaczy w porządku. No powinno być znacznie lepiej, ale dobra. Spróbujmy. Pomęczę się najwyżej. Jak nie, no to faktycznie porzucę misję. Zrobię zakupy. No najgorszą rzeczą w tym bossie, no to są te cholerne rakiety, nie? Niemalże niemożliwe do uniknięcia niekiedy. Tak w sensie w całości? To mi się chyba jeszcze ani razu nie zdarzyło, żeby uniknąć. O, to teraz też nie. Mega trudne to jest, nie? Wydaje mi się, że ten granatnik będzie lepszy niż podlatywanie do niego i walka w zwarciu, szczerze. Bo to jest duże ryzyko. No, zobaczcie, no robię do przodu i 1800 HP tracę, nie? Porażka. No, z drugiej strony ja nie zrobiłem jakichś niesamowitych obrażeń w tym momencie. Jeszcze dostał przed tarczą. I wiem, że to mówiłem przy okazji poprzedniego bossa, a powiem to również przy okazji tego. Mamy do czynienia z najtrudniejszym bossem w grze do tej pory. Ale tak serio uważam. O kurde. No nie wiem, czy to jest lepszy pomysł, bo nie potrafię trafić. O Boże, co jest grane? Ale on nie porobił. Dobra, nie będzie już żadnego zestawu naprawczego. Może taki zryw byśmy robili. Kurde, no namierzam go, a on i tak co chwilę znika mi z tego namierzenia. O, takie coś, nie? Ale kurde, one wróciły i tak! No to po co ja mam tego unikać, jak one wracają za chwilę i mi w plecy trzasną? Ja już myślałem, że sprytny jestem i że znalazłem jakiś super sposób. Dobra, teraz jakoś poszło, no ale już nie mam czym leczyć nawet. O Jezus Maria, nie no! Masakryczny ten Balteus, nie? To jest taki bullet hell tutaj. No te rakiety są turbo nieintuicyjne do uniknięcia, ale... No, pewnie coś robię tutaj nie tak. Pewnie coś w konfiguracji mojego AC jest nie tak. Nie chcę, wiecie, zbyt pochopnie wniosków wyciągać. Oczywiście mówiąc teraz... 3500, nie, dobra, od nowa, bo to bez sensu. Walcząc w ten sposób, kiedy obrywacie... No łatwo stwierdzić, że coś jest głupie, bez sensu zrobione. Ale jest trochę nieintuicyjne, bo żadne uniki nie działają, bo trakiety są na tyle opóźnione, że
No mówię, jeszcze ani razu nie zrobiłem tego, że tak, żeby totalnie nie oberwać, nie? Przynajmniej jedną rakietą. No. Teraz raz oberwałem i tak, chyba. Pół HP poszło. W sumie ja mu nie przerwałem tych jego salw, nie? No, może coś takiego, tylko... Zobaczcie, no i tak sobie nawracałem i 1500 pancerza, HP, prawie poszło. No i powtóreczka, nie? No i co? No i 2000, nie? No to jest bez sensu. Za dużo tym spamuję. Dobra. Powinienem spróbować teraz mu tutaj... Powinien spróbować jakiegoś takiego chyba tankowatego build tutaj, mam wrażenie, żeby przyjmować te rakiety i mieć to gdzieś po prostu, nie? I nawalać jakąś bazuką w niego, żeby mu ten armor cały zżerać. To mogłoby się udać. Tylko no, negatywną stroną jest to, że musiałbym zacząć wszystko od początku i... Trochę słabo. Bo do sklepu nie mam dostępu teraz, nie? O, ładnie. O kurde. Myślałem, że byłem wystarczająco daleko, ale jak widać jednak nie. O kurde, gościu, ty mi cały HP zżarłeś w tym momencie. Co za psychol. Ale żeby było śmiesznie, to... To może być bardzo chaotyczne, ale najlepsze podejście, jakie miałem do tego bossa. No nie mam napędu, no co ja mogę zrobić? Mogę zginąć po prostu. O Boże. Dobra. Aha, o Jezu, no tak. No ale nie tak łatwo przełamać mu tę zbroję. Znaczy tarczę. Pulsacyjną. Kurde, nie mogłem się ruszać w ogóle. No ja mu prawie nic nie robię w ogóle tymi obrażeniami, no co to jest? Pół godziny mu przełamuję tarczy, żeby prawie nic mu nie zrobić, nie? Ja muszę zmienić ten zestaw chyba. Bo ta broń nie działa. Dobra. Ej, no już się pozbierał? No, super. W sumie będąc blisko niego, ja go też prowokuję czasami. Tego, żeby on nie próbował jakby trafić w zwarciu, a wtedy tego spamu rakietami nie robi, nie? O, i mogę szarżować przez te rakiety. Także to nie jest głupie. Aha, to było to. No i pierwszy kit dopiero poszedł. ACS anomalii? CO JEST?! No weź jaj, że ty takie coś odpalasz sobie teraz. Ale kto wie, może to będzie lepsza faza. No tego nie znałem. Nie zdążył się pokazać z takiej strony.
Dobra, dobra, na boki, na boki. No to już nie mogłem nic zrobić. Aha, już nie mam się czym leczyć nawet. Jak to nie trafiło, przepraszam bardzo. A jak on mnie trafił? Kurde, ja mam problem czasami w tej grze, że ja nie widzę, co się dzieje, nie? Jakby za szybkie to jest czasami. Z tyle pocisków, ale dobra, no to było najlepsze podejście. Nie wiem, no... Nie wiem, może jestem w stanie to zrobić, jakby uniknąć takiego turbobłędu jak teraz, że straciłem praktycznie cały zestaw naprawczy przez nieudane podejście do uniku, no to może coś tam dalibyśmy radę zrobić, tylko... tylko nie wiem, czy jest sens to pushować za wszelką cenę i walczyć w taki sposób, bo to jest turbo chaotyczna walka, nie? I mogę osiągnąć sukces, ale trochę w losowy sposób. Bo nie wiem, karabin linearny byłby lepszy, jak nie taki na przykład. Karabin szturmowy może byłby lepszy. Ilość amunicji znacznie większa. Ciążenie energetyczne. Dobra, spróbujemy może w ten sposób jeszcze. Dawaj, zaczymy. Może na częstsze ataki postawię. Dobra, 3000 na dzień dobry schodzi. No nie może tak to wyglądać. Nie wiem, czy ta walka w zwarciu nie jest lepsza, szczerze, niż granatnik. Mimo wszystko. Bo chyba wing... O Jezu, znowu rakiety. Nie no, tym to jeszcze mniej mu robię. No wiadomo, że to jest słabsza broń już. Dobra, w tym szaleństwie może jest jakiś sposób, żeby szarżować te rakiety na dzień dobry. O kurde, dałem się najłatwiejszym atakiem, moim ulubionym wręcz trafić. I zmarnować cały staw naprawczy. Nawet dwa. O, to jest po podejściu już chyba. Nie, to jest po... To jest... O Jezu, restart misji. To jest po podejściu, cholera jasna. Dobra, dobry początek. Jak setny raz słyszymy, że mamy się skupić, żeby to wygrać, to już zaczyna być irytujące. To jest zabawne, bo w tej serii po raz kolejny mógłbym zrobić, nie wiem, tytuł w stylu największe wyzwanie w grze czy coś, do tej pory oczywiście. I byłby to w pewnym sensie clickbait, ale zdaniem oczywiście pewnie niektórych osób, ale tak naprawdę nie, bo tutaj co chwila mamy największe wyzwanie do tej pory w grze. No, naprawdę co chwilę są jakieś turbo potężne starcia. Ale dobra, to jest lepsza taktyka niż była ostatnio. Coś tam się zaczynam uczyć na tym bossie, coś tam się udało dostosować, ale na pewno wniosek jest taki, że muszę mieć więcej broni wykupionej i mniej broni sprzedawać, żeby mieć większą możliwość. Z każdego rodzaju aż jedną broń fajnie jakby bym miał, nie? Cały czas na stanie. Oczywiście no... No, teraz zrąbałem. Ale... O Boże, no teraz to totalnie zrąbałem. Cholera, i to był błąd, który pewnie kosztuje mnie zwycięstwo, albo, no nie wiem, szansę na najlepsze podejście. Zaszarżował na mnie skubaniec. Ja też tak potrafię, no ale... Co mi to daje? No nic mi to nie daje. O, jasne. Jasne! No i po mnie. O Boże, o Boże, o Boże. To jest jak Genichiro w Sekiro, nie? Gość pełni taką funkcję na końcu tego pierwszego aktu, mam wrażenie, albo ja coś totalnie to źle robię.
Chyba bym tutaj zmienił. Teraz. Na to ostrze. Tak myślę, żeby to się kurde jednak przydało. Posiadać. Żebym, no, więcej mu tam złamał tej tarczy, nie? Ja wiem, że trzeba podlatywać, ale ja i tak podlatuję, żeby unikać te rakiety. W sumie, czemu nie? O Boże. Nie no, coś robimy tym ostrzem. To nie jest głupie. Dobra, to jest lepsze rozwiązanie. Chyba sobie trochę pod górkę robiłem, rezygnując z niego. Bo ono się tak turbo szybko regeneruje, że naprawdę można dużo zrobić. No to było chore, no nie mogłem nic zrobić. Pechowo się złożyło. Au. Śmieszne z taką, tak musi uciekać, nie? Jak ja przez cały czas podczas tej chorej walki po prostu. No. Raven. No kurde. Można ją wyciszyć jakoś. Można w sumie wszystkie głosy, no ale nie o to mi chodzi. Kurde, gdybym odskoczył, to było nieźle. W sumie mega szybko dojechaliśmy do połowy zdrowia. Wydaje mi się, że z tym zestawem może coś się udać. Chociaż no mówię, nie jest to optymalne. Najbardziej optymalne powinno być, żebym wyszedł z misji i sobie wszystko od nowa przechodził, ale totalnie nie chce mi się tego robić. Ja wiem, tak będę też długo się z nim męczył, ale ja nie mam gwarancji, że mi się uda z nowym zestawem, że będzie lepiej. To jest tylko jakaś ta moja teoria, że może inna broń byłaby lepsza. Może ja po prostu źle walczę. Może ta walka jest taka super ciężka, niezależnie co tam sobie ustawimy. Nie, no ja bym ciekaw, jakby to wyglądało, gdybym jakimś czołgiem sobie kurde tutaj zagrał, nie? Zobaczcie, jakie obrażenia teraz wchodzą. No, nie wiem, z obrażeniami chyba problemu nie mam. Ja mam te inne problemy z unikaniem tych rakiet jego porąbanych, no. Nie wiem, 1/6 HP mu poszła teraz. No pięknie. No o to właśnie chodzi w tej grze. Tak te walki mają wyglądać, no. Nie wiem w ogóle, jak to jest w grach, że takie ataki, które na przykład powodują dropy FPS-ów, w ogóle przechodzą testy, nie? Jakby, no nie kumam, czemu nikt nie powie, ej, tutaj dropi, zróbcie coś z tym. To nie jest tylko przypadek tego bossa i tej gry, nie? To tak w wielu grach bywa, że są takie pewne stałe akcje, które zawsze powodują jakieś dropy wydajności i ta wydajność zawsze spada, nie? I jakby no, to przechodzi przez fazę testów, ja nie wiem. No tu nie jest to jakoś tam super, powiedzmy, uciążliwe. To jest jeden atak, naprawdę, no, że nie ma takich problemów, ale dziwne to jest, nie? O, super. O, żeż ty. No nie wierzę! Dobra, on jest do zrobienia. To było naprawdę najlepsze podejście moje do tego bossa. To może być cały odcinek walki z nim, ale ja go zrobię. Musi się udać. No po prostu musi. Podtrzymuję moje pytanie. Jeśli nie chcecie oglądać moich walk z bossami... Znaczy, czy chcecie w ogóle oglądać tego typu walki, nie? Bo jak nie, to mówcie śmiało. To będę to wycinał, ale ostatnio jak była podejście, no to chcieliście, ale trochę czasu tego minęło, może, nie wiem, stwierdzacie, że jak na dłuższą metę to nie ma sensu, dlatego tak powtarzam czasami takie pytanie, no bo
Niektórzy... No nie no, 7000 obrażeń, to nie będziemy walczyć w ten sposób, to jest bez sensu, już podejście 2. Zestawy naprawcze, trasy na dzień dobry. Dobra, 80 HP utracone podczas takiego czegoś, no to nie jest źle, myślę. Ale ona, kurde, ma naprawdę świetne wskazówki. A, to będzie teraz obszarówka chyba, nie? Nie, za szybko. Kurde, pomyliłem się. Nice! Z samym impetem jeszcze. Podczas szarży wleciałem w niego. Przegiąłem. O Jezu, tak! No nie! Nie, nie mówcie, że tego nie mogę przerwać, no co za bzdura! Tak jakbym Arturiasa nie mógł obszarówki przerwać, nie? Jego, nie wiem, buffa. O Jezu, dobra. Za bardzo ofensywnie już podleciałem do tej walki. Mogłem zachowawczo bardziej podejść. Mój błąd. Ale dobra, nic do zrobienia. Trochę trwała ta nauka. Nawet jak się teraz nie uda, to zrobię go, no. Nie jest to łatwy boss, nie będę tak gadał. Bardzo trudny jest. Najgorsze to te rakiety jego, nie? No dobra, no i robimy gościa. Mamy go, pięknie. Warto było przycisnąć. No tutaj jeszcze zginąłem przez to, że nie wiedziałem, czy można... Znaczy, prawie zginąłem, czy można przerwać tę obszarówkę. Logiczne było, że można by, ale no jednak nie dało się. Także nie próbujcie. Dobra, koniec pierwszego aktu, moi drodzy. Ja cię kręcę, ależ to było starcie. To był wysiłek. No to był wysiłek, 20 minut bicia bossa. Sporo. First, a warning. The coral surge you were swept up in? That was just a glimpse. A premonition of the storm of flame that will burn Rubicon. Kontakt. Ukończono misję Zaatakuj Strażnicę. 356 242. Taki mamy przychód. Postęp w programie Lock Hunt, oczywiście. Kolejny boss z głowy. No i czas na odprawę.
Raven. The coral explosion completely vaporized northwestern Malleus's Bay Area. And even yet, compared to the fires of Ibis, that explosion was hardly a spark. Raven, I have a favor to ask. Let me remain in contact with you until we reach the coral convergence. I have to see where they're taking us. How this struggle over the coral ends. I must, as a Rubiconian. Augmented human C4621. I kolejna notyfikacja. Two new messages. No, aż dwie tym razem. Takie rozkazy to lubimy, nie? Po takich misjach zwłaszcza. Raven. Słucham. I see your handlers away on business for now. About that trip to the ice field, we've received a job from Balaam already. Let's take a look, shall we? Registration number RB23. Callsign, Raven. Your records have been updated. E-rank virtual encounters are now available in the arena. We invite you to hone your technique. Do areny zostały dodane nowe dane najemnika. No i to spróbujemy za chwilę w sumie. W sprzedaży dostępne są nowe części, no bo wiadomo, ukończyliśmy. 6 chipów ulepszających mam, tak w zasadzie, to chodźmy do optymalizacji, bo nie zrobiłem tego ostatnio, to jest duży problem. W zasadzie możemy ze wszystkiego sobie przejrzeć. Zestawy naprawcze, optymalizacja, skuteczność zestawu naprawczego zwiększymy sobie, to chciałem ostatnio zrobić. O! Inżynier oprogramowania, ulepszono system operacyjny maszyny AC, no i pięknie. Redukcja uszkodzeń. Nie wiem, czym odczuł różnicę na poziomie 3%. Prędkość hakowania to bez sensu, obrażenia trafienia. No bo wiecie, hakujemy statycznie, więc to może trwać pół godziny nawet dla mnie, nie? Obrażenia trafienia bez p. Co to znaczy? Poprawia precyzję ataków przeciwko oszołomionym wrogom. Zwiększając obrażenia zadawane przez trafienia bezpośrednie. Aha. No ale 4, to mnie nie stać. Obrażenia broni białej plus 5%, obrażenia energetyczne, wybuchowe, kinetyczne, obrona awaryjna, zbroja pulsowa. Odblokowuje ulepszenie korpusu. Zbroja pulsowa i pozwala na jej wyposażenie. Zbroja pulsowa tworzy barierę pulsową, która podąża za maszynę. Aha, dobra, to nie na razie. Ochrona pulsowa, pancerz szturmowy, pozwala na jego wyposażenie. Powoduje wybuch pulsowy skupiony na maszynie, który niweluje ogień wroga i wytwarza efekt obszarowy falę uderzeniową. Szybki obrót, celowanie manualne. Odblokowuje zdolność celowania manualnego, pozwala na ręczne celowanie, ale praktycznie zastosowanie wymaga doświadczonej techniki. Odblokuje funkcję szybkiego obrotu i pozwala na wykonanie szybkich obrotów w bok lub tył. W sumie nie ma limitu rzeczy, nie? Jest po prostu upgrade postaci permanentny, więc dobra, niech to będzie. Montaż broni. Odblokuje funkcję montażu broni na barkach maszyna C, pozwalając na zmianę broni ramienia na dodatkową broń ręczną. Zmień broń prawej ręki, zmień broń lewej ręki. Ale jak zmienię? Kliknę L1 czy R1, jak tym się atakuje, nie rozumiem. Tak byśmy się dodatkowo mieli obciążyć. Dobra, to ja, mimo że nie odczuję, dobra, pójdziemy w to, bo jak wbiję sobie na, nie wiem, 15 czy 12% redukcji uszkodzeń, no to już odczuję. Trzeba tam do tego jakoś dojść. Chodźmy na arenę, oczywiście kolejne procesory. Ej, tutaj mnóstwo jest tego do zgarnięcia. Ja cię kręcę, dobra. Nozak. Niezależny najemnik, który wkraczył do Rubikonu w nadziei na szybki zarobek dzięki wykorzystaniu zamieszania wywołanego inwazją Rubikonu przez pozaplanetarne korporacje. Ciśniemy. Od razu. A co, wiecie, minutowe starcia, więc możemy wszystkie nawet sieknąć w tym odcinku, jeżeli oczywiście na którymś z nich nie utknę. A może tak być.
Mamy dość wysoki poziom trudności aktualnie w grze, tak mi się wydaje. Chociaż i tak oczywiście ktoś powie, że zaraz będzie jeszcze trudniej. Oczywiście prawdopodobnie bardzo słusznie będzie to zauważone. Emblemat fajny nawet. Nozark. No dawaj. Już się palę do tej walki po prostu. Wiem, że to można skipnąć, ale robi to jakiś fajny nastrój zawsze, taka otoczka, nie? A tam jest. O nie, w tym momencie. Rozłączenie. Uniknął już trochę. Warto pamiętać, że tutaj bez leczenia już gramy. No, bez napraw. No kurde, gościu! Ale granatnik też by tutaj nie zdał egzaminu, skoro on taki mobilny jest. Ale mam przewagę nad nim. No i już końcówka pancerza została. No właśnie. To już jest po nim. Pięknie! I kolejny wykończony podczas oczywiście walki w zwarciu. Wróg pokonany. A może rozwinę nawet za te procesory sobie faktycznie walkę w zwarciu, bo dość często z tego korzystam. Lubię te ostrze. Naprawdę dobrze to się sprawdza. 43 tysiące, minuta 10. Dwa chipy ulepszające. Mówiłem procesory, chodzi o chipy oczywiście, dobra. Mogę zobaczyć, czy dam radę ulepszyć walkę w zwarciu od razu na tym etapie, bo jeżeli tak, no to byśmy sobie optymalizację wdrożyli. Broń biała, 3. No dobra, loader 4. Okej, dowódczyni 6 oddziału Vesper z Brygady Ulepszonych Ludzi Arkebus. Ciśniemy z nią, lecimy. W sumie spoko system, nie? Polecimy z misją, a potem arenę robimy. No to się dużo odblokowało akurat teraz, wyjątkowo dużo, bo zazwyczaj to mieliśmy jedno czy dwa wyzwania na arenie. To się dużo odblokowało za sprawą tego, że po prostu ukończyliśmy akt pierwszy, nie? Dobra, a tego już nie można pominąć. Och, to miejsce aż za dobrze pamiętam. Może to jest to pulsacyjne działko plazmowe, czy co to kurde jest? To ten nad wodą z tego korzystał, nie? Strasznie irytujące. Mam wrażenie, że niezwykle łatwo jest tym trafić. Powinien się zainteresować chyba taką bronią też. No, to mnie ciśnie na razie. Nie, za daleko. No, ma przewagę nade mną, niestety. Może się nie uda za pierwszym razem. Bez jaj. O Jezu, dobije mnie chyba. Wiecie czemu? Za często jestem na ziemi i w ogóle nie wykorzystuję mojej walki w zwarciu. O. Ale nie udało mi się go wytrącić z równowagi ani razu. Bardzo źle to rozegrałem. O! Kto wie? A tak ostatniej szansy, taki trochę. Kurde, no! Ale bardzo, bardzo wyrównana końcówka. Dobra, zrobimy jeszcze raz to. Program anulowany, no nie dziwota. Jeszcze raz. Proszę tylko, żeby bez intro już było. Jeżeli będzie, no oczywiście skipnę, ale... Spróbujmy.
Co ty tak nagle w zwarciu chcesz walczyć? O, ale zobaczcie, podleciał i od razu, kurde. Wytrącony i... No nie powiem, że załatwiony, ale mega dużo życia stracił. Wiesz, ja też. Po prostu mamy szansę to mega szybko skończyć. Czy on po tym pierwszym ataku odskoczył, nie? Nie spodziewałem się tego, muszę przyznać. Myślałem, że większe wrażenie na nim to robiło. Śmieszne, że można na niego podlecić, mimo że już napędu nie macie, nie? To jakby z tego ostrza był osobny napęd, a wcale tak nie jest, bo jednak z pleców ten normalny napęd nam jest jakby wykorzystywany do takiego podlecenia. Mamy go, ale na farcie, nie? Wtedy on wygrał na farcie, teraz ja. Totalnie chaotyczna, nieprzemyślana walka. Trochę na pałę, nie ukrywam. 800 punktów mi zostało. A gdyby teraz był drugi, to byłby problem. Ale na szczęście tak nie było. Dobra. Program ukończony. No, to było na pewno największe wyzwanie. Do tej pory. Minuta 6. Kolejne zgarnięte, emblematy jeszcze. No, chipy mogę teraz wykorzystać już. Tak w zasadzie. Myślę, że generalnie priorytetowo to ulepszenie zestawów naprawczych tutaj powinno być. Skuteczność mega będzie zwiększona, więc sobie to zostawię. Ale tutaj jeszcze 4 nam wpadną w rączki po ukończeniu całej areny. No jeszcze sporo, zobaczcie, zastrzeżonych jest. O Jezu, to jest jedna piąta tak naprawdę tego wszystkiego, co mamy. Nieźle. No, to jest 24, 23 dopiero. Jocie, kręcę, też tyle starć będzie. Wojowniczka frontu wyzwolenia Rubikonu. Z. Okej. Okay. Mała Z. Zobaczymy. Na pewno będzie mega zwinna w takim razie. Skoro jest małym i lekkim mechem. Także raczej te moje ładowane ataki te nie będą się dały bez oczywiście wytrącenia jej z równowagi. No. Ale ranga E już jest, a nie F, jak jeszcze było ostatnio w odcinku. Nazwa. Yuiyu. Okej. Okay. Zaczynamy, no. Wygląda jakby ze złomu, z wysypiska została wyciągnięta, nie? Tragicznie wygląda ten mech. Mój wygląda jakby wyszedł prosto z fabryki, a... No, ona tak średnio. Nie wiem czemu ona jest w ogóle tylko na ziemi. Myślałem, że będzie lekka i będzie jakieś tutaj cuda w powietrzu robiła. No to proszę. Ej, no nie rozumiem tego. Zupełnie inaczej sobie wyobrażam tę walkę. Wiem, że była wytrącona. Ten ładowany atak i odskok to mi normalnie Bloodborne przypomina. Ja nie porównuję w żaden sposób, oczywiście Armored Core do tego, nie? Mówię tylko, co, jakie mam skojarzenie od razu, jakie przypomnienie mam w sensie. To mi się... Czy mi się to kojarzy, ale... No nie, no... Nie mówię, że to są Soulsy czy Souls-like, to w żadnym wypadku, nie? Po prostu... To taka długa animacja strzału skojarzyła mi się z działem Bloodborne'owym. I momentem, kiedy po prostu jakiś przeciwny tropiciel odskakuje jak gdyby nigdy nic, nie? I niweczy cały wasz plan. Ale powiem szczerze, no to jest banalne, ona mi jeszcze nic nie zrobiła w ogóle. Ma tak wolne ataki. Mówię, totalnie sobie jakąś inaczej wyobrażałem. Ja ją rozwalę prawie bez obrażeń poniesionych. No no hit praktycznie poleci. To jest kosmos jakiś, ale fajnie wygląda. Pocisk leci. Nie no, no dosłownie nie wiem, z dwa razy może mnie trafiła. Niesamowite. Niesamowite, jak nierówne są te walki pod kątem poziomu trudności. No to był banał, serio. Ale to dobrze, dla mnie bardzo dobrze. Okej. Minuta 26, no. Banał, ale najdłużej z nią walczyłem. Ryby jakieś, wow. Kto by chciał mieć rybę na swoim mech? Come on. Dobra, optymalizacja, zestawy naprawcze. Myślę, że to by wypadało wymaksować teraz. Aż 7 będę potrzebował. Swinburne, okej. Okay. 27 oddziału Vesper z Brygady Ulepszonych Ludzi, korporacja Rakebus. Swinburne należy do 7 generacji ulepszonych ludzi, pierwszej, w której zastosowano eksperymentalną technologię z użyciem koralu. No, 23 jest w randze.
to tak na razie dobitnie pokazuje, na jakim etapie gry jestem, nie? Pewnie początek. Chociaż może arena będzie full, nie? O kurde. Ten ma te nogi jak... Risa? Czy jak ona miała, ta z Overwatcha? Inny skin. O nie, znowu te rakiety, no nienawidzę. Najgorsze co jest dla mnie, nie? Jak mam przeciwnik rakiety, to już wiem, że będzie ciężko. Wow, siadło! Nieźle. No, we mnie też siadło. Nie ma tak łatwo, kolego. Rakiety są na tyle wredne, że no... Doskonale znam ich potencjał, bo sam z nich korzystam. Nie, nie, nie. Ej, ile ty ataków masz? Też bym chciał tak... Serię, kurde, 5 ataków w zwarciu. Wow, nie sądziłem, że to wejdzie. Nieźle. Nie no, jak na dowódcę, to myślałem, że będzie jeszcze większym wyzwaniem. A, ja się za tarczą schował. No i mamy go. Czy to był ostatni już? Z naszej areny? Target destroyed. O! Czyli jeszcze trudniejsi będą w następnych starciach już. No ale po kolei nie wybieram ich sobie, no bo to nie ma totalnie sensu. 50 tysięcy, no i chipy zainkasowane sobie odłożymy do tego, żeby oczywiście nasze środki lecznicze ulepszyć. Myślę, że to jest podstawa. Tak naprawdę w tym momencie. No bo różnica typu 3% więcej odporności da mi mniej niż ulepszenie zestawów naprawczych o, nie wiem, połowę, nie? No i to rozumiem. W sumie możemy zobaczyć jeszcze arenę, czy na pewno nic tutaj nie ma, ale nie, no wszystko już jest ukończone. No można oczywiście farmić sobie te same kredyty, ale to nie ma sensu. Aha, nie od 30, od 29 zaczynaliśmy, słuchajcie. No to myślałem, że więcej zrobiłem. Okej, 627 tysięcy mam zbierane, to jest naprawdę mega wynik, myślę. Teraz tak, karabin strzelający seriami, karabin szturmowy, strzelający seriami, maszynowy, działo maszynowe, strzelba, pistolet, bazooka. Fajnie byłoby na bossa jakiegoś, nie? Wyrzutnia rakiet, pistolet pulsowy. Niszczy cele za pomocą długotrwałej oscylacji o wysokiej częstotliwości, dzięki czemu idealnie nadaje się do niszczenia osłon pulsowych. No właśnie. Karabin plazmowy. Kupię sobie pulsowy, dosłownie celowo na tych, co z tej tarczy korzystają. Ostrze laserowe. Czekajcie, bo ja tak, korzystam... Nie, rakiet, pistolet pulsowy... Dobra, weźmiemy to ostrze laserowe. Weźmy to projektu AC, montaż. No i to ostrze laserowe jest znacznie lepiej. Tylko mamy jedno uderzenie, słuchajcie. Nie możemy dwa razy uderzyć. No ale jak trafimy, to konkretnie. No może lepiej raz uderzyć i odlecieć, niż ryzykować dwa uderzenia. Zobaczymy. Może to będzie dobry pomysł. Karabin linearny. Tu mamy nasz nowy pulsowy. No to będzie słaby. Siła ataku jest naprawdę mizerna, natomiast mam nadzieję, że... no, jak potestujemy sobie, to się nic złego nie stanie przecież. Jeżeli chodzi o obciążenie, to mamy jeszcze zapas, więc jest w porządku. Zajrzyjmy sobie do sklepu i
przyzwyczaiłbym coś tutaj, wyrzutnie rakiet nowe na przykład. Wieloprowadnicowa wyrzutnia rakiet. O. 122 razy 4, 103 razy 10. Pytanie jaka? Możemy kupić taką. Ale pytanie jaka to będzie skuteczność, nie? Taka rzeczywista, bo na papierze to brzmi fajnie. Projekt AC. Czyli z tego 103 razy 4 na 103 razy 10. No to. Nie no, to jest oczywiste, nie? Że to jest lepsze. Tu mamy wyrzutnie rakiet plazmowych 760. Ostrze laserowe zostaje? Dobra, no wydaje mi się, że może być w porządku taki zestaw. Sklep z częściami, no na razie zostawmy w spokoju. Wiem, mogę posprzedawać, ale zostawimy jak jest. Zinfiltruj sieć 086. Dotrzyj do celu podróży. Zinfiltruj sieć 086 i dojdź do jej centrum. Dodatkowe nagrody za pokonanie największej liczby wrogów. Dobra, jeżeli chodzi o szkolenie na przykład, to mamy wszystkie zrobione dosłownie. To już było chyba nad osiągnięcie ostatnią. Tu mamy wszystko, więc wydaje mi się, że na tym, słuchajcie, możemy sobie na spokojnie dzisiaj zakończyć. Misja fabularna to jest nasz kolejny kierunek rozgrywki, kolejna podróż. Natomiast odbędziemy sobie to oczywiście już w kolejnym odcinku. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, nie zapomnijcie o kciuku w górę. Zachęcam do subskrypcji, abyście nie przegapili kolejnych odcinków z Armor Core 6 na moim kanale. Zachęcam do komentowania i do usłyszenia. Do zobaczenia. Trzymajcie się, na razie. Cześć. I to by było na tyle. Pamiętaj proszę, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeśli podoba się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji chciałbyś zgarnąć nagrody, takie jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdeczne dzięki za obejrzenie do końca i widzimy się następnym razem.